Witajcie, kochani, w mistycznym ogrodzie. Ja nazywam się Lili, a dzisiaj zapraszam Was na takie wyjątkowe wydanie tej kropelki astrologii, tego wstępu i horoskopu tygodniowego. Tym razem 25-31 październik i właśnie dlatego, kochani, nie dość, że piękna jesień, to jeszcze do tego tydzień halloweenowy i postanowiłam, że zrobię dla nas dzisiaj taki... No taką dekorację, żeby było nam tak fajnie, żebyśmy poczuli troszkę takiej radości, takiego ciepełka z tych kolorów, z tego czasu, bo wiadomo, dla nas bardziej wszystkich świętych, my bardziej celebrujemy poważniej ten temat, ale dzisiaj pomyślałam, żeby, a dlaczego nie, bardziej tak na zabawnie, bardziej tak dla śmiechu, dla radości, dla rozrywki. Niech ten horoskop jest dla Ciebie taką rozrywką na ten tydzień bardziej niż czymś bardziej poważnym, dlatego że wzięłam specjalnie dla nas, słuchajcie, karty takie tematyczne, właśnie takie halloweenowe, właśnie związane z magią, z czarodziejkami, z czarownicami, słuchajcie. Pierwsza talia to jest talia, jak widzicie, Jack O'Lantern Tarot, bo pewnie będziecie pytać. Także jakby ktoś chciał, to jeszcze mogę napisać ten tytuł, jakby nie było wyraźnie widać. I druga, którą będę dopytywać, ja mam taką edycję kieszonkową Everyday Witch Deborah Blake, na pewno znacie te karty. I jeszcze tak wezmę nam takie fajne botaniczne inspiracje, też takie małe karcioszki, no i te co znacie. Także tyle tytułem takiego króciutkiego wstępu na temat dzisiejszego horoskopu. Mam nadzieję, że się uśmiechniecie, że zrobi Wam się miło, raźniej na serduszku, bo taki ten rok dla nas był, jaki był, zdaję sobie sprawę i pomyślałam, żeby nas tak troszeczkę rozweselić. Mam nadzieję, że mi się udało. Witam Was oczywiście wszystkich i subskrybentów stałych moich widzów, osoby, które są nowe, jeżeli jesteś po raz pierwszy, także Cię serdecznie witam z serduszka i jak zawsze bardzo dziękuję moim ukochanym wspierającym, którzy tak bardzo wyraźnie i namacalnie cały czas jesteście przy mnie i słowem, i komentarzem, i wsparciem, no i oczywiście tymi cegiełkami, które pomagają rozwijać kanał. Jestem Wam naprawdę głęboko, głęboko wdzięczna. Oczywiście dziękuję wszystkim osobom, które też decydują się na przesłanie darowizny. Jestem ogromnie wdzięczna, także bardzo Ci serdecznie dziękuję, każdemu Tobie. To są niesamowite gesty, każdy jest dla mnie bardzo wzruszający. Z serduszka dziękuję. Tak, tydzień magiczny. Zacznijmy może sobie już kropelkę astrologii. Czyli 22 na 23 przeskoczyliśmy z wagi na skorpiona. I tutaj, słuchajcie, ten znak niesie ze sobą pewne swoiste cechy, prawda, powtarzalne co roku, czyli tutaj gdzieś listopad, wiadomo, jest on taki troszeczkę bardziej nostalgiczny, bym powiedziała, prawda, taki miesiąc nostalgiczny dla nas. Natomiast teraz chciałabym tak raz, dwa tą kropelkę astrologii, czyli przeskakuje nam na skorpiona, rozpoczyna nam się też korytarz zaćmień tak zwanych, więc tutaj, jeżeli ktoś chce więcej informacji, zapraszam serdecznie na grupę zamkniętą Mistyczny Ogród u Lili do Psych Społeczność. Ja tam wrzucam od kilku naprawdę fantastycznych astrologów informacje, więc macie ich tam pod dostatkiem, tam także się to nazywa jako kropelka astrologii w tematach. Co jeszcze? Ważna kwestia tutaj tych retrogradacji. Wyszły nam cztery planety, co jest fantastyczne w miesiącu październiku. Najpierw Pluton, później Saturn, później Jowisz i Merkury, więc wow, cudownie. Oczywiście po ostatnim wyjściu, po 18 października, no jeszcze musimy te dwa tygodnie liczyć, że ten Merkury ma ze sobą po wyjściu z retrogradacji, jeszcze jest ten cień poretrogradacyjny i też Jowisza, więc tu te dwa tygodnie musimy dać jeszcze temu na rozruch, prawda, po tym 18. Natomiast czuć już wyraźną zmianę w energiach. Niestety jeszcze mamy Neptuna w retrogradacji i Chirona. Chiron jest asteroidą, ale też ma na nas dosyć intensywny wpływ, ale to
To trwa, to już jest z nami cały czas, więc to się nie pojawia jako coś nowego. Po prostu to jest jakby kontynuacja, prawda, tego Neptuna i Chirona. O tym już wspominałam ostatnio, więc może nie będę dzisiaj się powtarzać. Natomiast co jest niesamowite i fantastyczne, na przykład dla mnie, słuchajcie, bo ja uwielbiam ten dzień, ten czas, to 31 październik, no i Halloween, czyli innymi słowy, takie święto. Wigilia tego naszego święta wszystkich zmarłych dla nas, prawda? Ja nazywam to świętem moich przodków. Natomiast ten Halloween sam w sobie, no, ma tutaj, przynosi nam te takie bardziej, jak to powiedzieć, symbole, prawda? Jak tutaj na przykład ja wam demonstruję, ale ja myślę, że tu warto, słuchajcie, też z przymrużeniem oka do tego podejść, z takim uśmiechem, troszkę z radością, żeby sobie sprawić więcej przyjemności. Nagrywam wam to w takiej formie, słuchajcie, dzisiaj tą kropelkę astrologii, żeby pokazać wam to ustawienie tutaj, tę dekorację, bo powiem szczerze, no mi się bardzo podoba i tak aż mi się cieplej na serduszku robi. Mam nadzieję, że wam także. Jeżeli ktoś bardzo interesuje się szczegółami astrologicznymi, to tak jak mówię, zapraszam na zamkniętą grupę. Ja wam tutaj napis wrzucę, nazwę tej grupy na Facebooku, Mistyczny Ogród u Lili. Dopisek społeczność. Także zapraszam serdecznie, kto ma ochotę. Tam jest mnóstwo ciekawych tematów. Na bieżąco wrzucam, co mnie zaciekawi gdzieś w internecie, czy to z astrologii, czy z duchowości, gdzie by nie było, jakiś taki temat właśnie rozwojowy, no to tam rzucam. Tam mamy też temat, jakby ktoś miał ochotę poznać kogoś, kto też się interesuje rozwojem duchowym, a mieszka w tym samym mieście. Jest tam taki post przypięty u góry. Możecie, kochani, tam rozmawiać między sobą, umawiać się na herbatki, na kawki, na spotkania, na co macie ochotę, właśnie tam na początku w tym poście. Tutaj chodzi o to, żebyśmy się mogli poznać, wszystkie osoby tutaj z tego samego miejsca, z tej samej miejscowości, żebyśmy mogli potworzyć takie fajne grupy przyjaciół. Może kiedyś nam się uda spotkać w jakimś jednym miejscu, no zobaczymy. Niech te szaleństwa się zakończą na tym, w tym naszym świecie i będziemy mogli myśleć. Okej. Tyle, kochani. Życzę każdemu z was fantastycznego tygodnia. Życzę wam niesamowitego tego dnia Halloween. Niech to będzie dla was zabawa, niech to będzie przyjemność, niech to będzie radość. Wiadomo, następnego dnia mamy Wszystkich Świętych u nas, tak? Dzień Zmarłych, ale tą Wigilię możemy spędzić właśnie radośnie, możemy spędzić z uśmiechem, możemy spędzić jakoś tak właśnie z przymrużeniem oka. Żeby tej radości dla nas jeszcze też trochę było, bo ta jesień, później ten listopad, taki słodny, taki już ponury bardziej, prawda? No więc dla nas tu specjalnie, słuchajcie, kolorku troszkę. Tak, i niech tak jest, niech nam się buźki uśmiechają, tak jak tutaj ta buźka się śmieje do nas. Dobrze, kochani, to tyle tytułem wstępu. Zapraszam was na czytanie z bajkowymi kartami, pełnymi właśnie czarodziejek, czarownic, słuchajcie, kotów, sówek, no i tych niezwykłych dyń z uśmiechem. Zapraszam serdecznie. I witam wszystkie osoby spod znaku bliźniąt, w słońcu, księżycu i w ascendencie na czytaniu tygodniowym na kolejny tydzień, 25-31 październik. Jak widzicie, dzisiaj tak bardziej halloweenowo, bo to taki tydzień dla mnie halloweenowy właśnie. Dobrze. Najpierw jakaś niedokończona sprawa, która może się pojawić ponownie, ewentualnie coś nowego. Mamy cesarza, więc tak, może to być osoba, oczywiście, może być wracacz z przeszłości jeszcze, może to być osoba nowa, która się pojawia, albo może to być twoja potrzeba takiego wzięcia odpowiedzialności za życie swoje, za jakieś plany, takie konkretne poukładanie sobie w głowie i później konsekwentne działanie, takie aktywne. Konkretne pójście w jakimś kierunku. Zaraz tu jeszcze dopytamy, a na razie zobaczmy inny ważny temat na ten tydzień. Mamy Pazia Mieczy. Co w miłości, w relacjach, związkach? 8 pentakli w pracy, w finansach, w sprawach zawodowych, szkolnych, formalnych. Mamy arcykapłankę, radę na ten tydzień. Mamy 5 pentakli. Ojejku, no to weźmy jeszcze jedną. I umiarkowanie. No tak, i co odchodzi do przeszłości? Weźmiemy trzy.
Skupmy się może najpierw na tym, co odchodzi do przyszłości. Mamy asa buław, mamy cesarzową i mamy króla mieczy. Więc zdecydowanie albo to już było, zadziało się, albo to będzie początek tego tygodnia. Taki nowy początek w postrzeganiu siebie i swojej roli w związku tu na pewno czuję. Bo jest tu para, jest król mieczy i cesarzowa, ale też jest tak inaczej niż by tutaj w tym świecie nam się układało, czyli cesarzowa jest tą głową rodziny tutaj, bo król jest poniżej, prawda, cesarzowej, więc może tutaj ktoś z was, może dociera ta informacja, czekajcie, ja dopytam, bo tu tak dużo czuję historii różnych, co tu najważniejszego? Cztery miecze, no właśnie, czyli tak czułam, czyli macie po prostu dosyć tego, takiego bycia tą głową rodziny, bycia głową grupy, powiedziałabym, dowodzenia, liderowania. To jest dla was męczące, to jest tak jakby czujecie, że to nie jest w twojej energii, jakby nie w twojej energetyce, chodzi ci o coś innego w życiu. Jakby czujesz, że potrzebujesz właśnie, bo tam jest cesarzowa, potrzebujesz cesarza. A nie kogoś, kto patrzy cały czas na ciebie i czeka, aż ty zadecydujesz, aż ty zadziałasz, prawda? Takie zmęczenie już tą osobą przy tobie. To może być twój partner, to może być twoja partnerka oczywiście, ale to też może być w pracy, że wszyscy patrzą na ciebie, kiedy ty zadziałasz, kiedy ty zareagujesz, kiedy ty coś zrobisz, prawda? I to też może być do ciebie męczące. Zdecydowanie tutaj czuję taką większą asertywność już u ciebie, kiedy jesteś w stanie nie zgodzić się z tym, jakby, czyli powiedzieć dosyć, mam dosyć, prawda? Mam tego dosyć. To się musi zakończyć, to musimy wymyślić coś innego. Negocjacje, dogadywanie się. Okej, zobaczmy na tego cesarza, o co tutaj jeszcze. 10 buław. No dokładnie, czyli masz dosyć po prostu samodzielnego niesienia wszystkiego na swoich barkach. Jest to bardzo męczące dla ciebie, masz dosyć, chcesz to zmienić. Dobra, idźmy dalej. 5 pentakli jako rada to jest troszkę kosmiczne. To znaczy jest ok z kartą umiarkowanie, dlatego że to znaczy zostaw już takie... Skupianie się na braku, na smutku, na tego, czego nie masz za sobą. Skup się bardziej na tym, jak tą sytuację uzdrowić, uleczyć, jak sobie tu poprawić tą sytuację. To jest dla ciebie na ten tydzień, bliźniaczku, rada. Jak poprawić masz tą sytuację? Jak możesz z innymi współpracować, żeby to się zmieniło na lepsze? Zobaczcie, as mieczy, czyli poszukujesz pomysłów, poszukujesz inspiracji. Co ja mogę zrobić, żeby poprawiło się? I to są jakieś drobniutkie sprawy, ja czuję. W domu sprawy, w relacji w związku różne sprawy. Jakieś reguły, zasady, które nie działają, które dla ciebie nie działają po prostu, które sprawiają, że czujesz, że to jest nie okej, prawda? To jest nie fair. Będziesz tutaj w tym tygodniu bardzo aktywny sposób, bliźniaczku kochany, tu zmieniać. Mamy pazia mieczy w temacie ważnym na ten tydzień i paź mieczy to jest właśnie ktoś, kto przygląda się, obserwuje, poszukuje informacji, żeby się nauczyć i żeby móc wprowadzić je potem w życie, zmienić coś. I tu mamy 9 buław, czyli znowu jest pokazane to zmęczenie, prawda? Mam dość już tego, że muszę to wszystko robić samodzielnie. Szukam sposobów, jak podzielić się na przykład obowiązkami, szukam sposobów, jak doprowadzić to do końca, ale później, żeby zmienić te zasady, prawda? Tak, możecie czuć ogromne zmęczenie już w tym tygodniu na ten temat i to będzie, słuchajcie, jak taki, no u niektórych może to eksplodować jak taki wulkan, bo tutaj mamy tego asa buław, słuchajcie, więc no czuję tutaj, no i te buławy, tu 10 buław, tu 9 buław, po prostu jakby czara goryczy się przelewa w tym tygodniu dla was. W relacji związku jest z waszej strony chęć pracy, 8 pentakli i karta maga, czyli ewidentnie jest pokazane, że chcecie tutaj nad tym pracować, chcecie usprawnić, poprawić, prawda, w tych relacjach, w tych związkach. Natomiast w sprawach finansowych, zawodowych tutaj
Mamy Pazia Pentakli. Pięknie, piękna, piękna energia, słuchajcie, bo czuję od Was właśnie taką energię chęci zmiany, chęci budowania, chęci poprawy, usprawnienia, prawda, wszystkiego. Ci paziowie, oni pokazują, że bliźniaczek poszukuje nowych możliwości, nowych sposobów, chce się nauczyć inaczej. Jest to piękne, słuchajcie, takie wyzbycie się jakby starych schematów, biorąc pod uwagę, że jesteście powietrznym znakiem. Gratulacje, każdemu serdecznie gratuluję, komu się z Was udaje ta zmiana. Tutaj ten paź pentakli także pokazuje, słuchajcie, w tym obszarze, że będziecie szukać nowych możliwości zarobkowania, może zmiany kariery, może pójścia w innym kierunku zawodowym. No, takie jakbyście chciały pójść w innym kierunku, nowym kierunku, doszkolić się, douczyć się, taka chęć pójścia gdzieś jeszcze, odkrycia jakichś tajemnic, prawda? Czyli do uczenia się czegoś, nauczenia się, pójścia w nową stronę. Ta arcykapłanka pod spodem pokazuje idź za głosem intuicji i swojego instynktu wewnętrznego, a odnajdziesz każde, odnajdziesz odpowiedź na każde swoje pytanie. Jaki tu znak zodiaku? Lew, czyli albo masz osobę spod znaku lwa, albo się pojawi ta osoba spod znaku lwa. Oczywiście tu nam się baranek pojawił, ale te buławy wszystkie wskazują też. Albo po prostu to podejście takie lwie, takie silne, mocne, entuzjastyczne, ekspresyjne, kreatywne, z pewnością siebie tutaj, to ci wspomoże jakby i będziesz mieć ochotę właśnie poszukiwać. Będziesz mieć ochotę, ale też będziesz mieć siłę. No właśnie, i tu mamy, zobaczcie, pasja. Może sobie dajmy tutaj, bo te karty są takie piękne, że warto je widzieć. Pasja, chemia, przyciąganie, pociąganie, więc możesz poznać w tym tygodniu kogoś, z kim będziesz mieć bardzo silne połączenie, ewentualnie masz kogoś takiego przy sobie i ta osoba też może cię męczyć na swój sposób. No właśnie, ja to czuję na dwa sposoby. Dla jednych jest to fantastyczna relacja i pasujecie do siebie jak dwie krople wody i jest super, fantastycznie, ale dla innych to jest toksyczne. To jest coś, co odbiera siłę, moc i właśnie daje takie poczucie wypalenia. Więc sukucze, tak jakby dzieli się to bardzo, słuchajcie, na dwie różne energie. Ale tak czy inaczej, jakby to nie było w Twoim przypadku, zobaczysz wyraźnie w tym tygodniu, bo macie dużo tych mieczy. Tu jest paź mieczy, tam jest as mieczy. Tu ta sówka też jest piękna i ona też mówi o tym właśnie, że zobaczysz sprawy jasno takimi, jakimi one są. Więc fantastycznie, cudownie. Macie naprawdę piękny tydzień, słuchajcie. Macie możliwość na nowy związek, macie możliwość na rozbudowę swojego. Oczywiście, że jacyś z Was będą chcieć zakończyć swój związek, także tutaj to czuję. Ale jesteście bardzo otwarte, kochane bliźnięta, w tym tygodniu na zmianę, na rozwój, na pójście dalej, na pójście do przodu. Więc ja mówię cudownie. Ja zawsze popieram takie zmiany, bo zmiany zawsze są dobre. Nawet jeżeli w pierwszym momencie nas straszą troszkę się tego obawiamy. Ale ja tu nie czuję tego, żebyście się mieli tego obawiać. Bardziej będziecie chcieli szybko to pozałatwiać, żeby jakby wejść w nowy tryb życia, funkcjonowania. Dla kogoś tutaj na pewno wzrost w relacji, w związku, wejście na wyższy poziom, ustabilizowanie w tym związku. Ale to też w związku z tym, że coś razem dokończycie, zakończycie, coś budowaliście długo i to się teraz kończy, albo po prostu dogadacie się i wejdziecie na nowe zasady w relacji, w związku. Także wszystko fajnie, bym powiedziała. Tak nie może. Pierwsza, drugi, trzeci stosik. Kto gotowy, lecimy. Kto nie gotowy, zatrzymaj sobie. Pierwsza odpowiedź. Najpierw odpuść przeszłość. Druga, zdecydowane nie. I trzecia, idealny moment. Dobrze, kochane bliźnięta, tyle na ten tydzień. Buziaki, pozdrawiam Was, do usłyszenia.